Witajcie serdecznie kolejny raz w grze Soldiers of Vietnam, moi drodzy żołnierze. Znaczy widzowie, cholera, no miałem właśnie na myśli żołnierze i tak mi się wymknęło. Jak zapewne zauważyliście na starcie, postanowiłem sobie obniżyć jakość grafiki, byleby tylko gra mi jak najbardziej płynnie działała. Dodam też, że tym razem mam przyjemność podwyższyć mobile zenowy rozdzielczość na Full HD, więc mam nadzieję, że otrzymacie w ten sposób piękny i przejrzysty film w sumie. A tymczasem to tyle. I lecimy już z głównym tematem. Nie wiem dlaczego, ale nadal te... Ale nadal nie da się tego przesuwać w broń. Ale nadal się tego nie da przesuwać w dół. Sierżant Michael, no dobra. Wszystko w porządku jest. Okej, teraz startujemy. Dwie pierwsze misje mieliśmy przyjemność... Dwie pierwsze misje, w tym także prologu, dało nam się już ukończyć w poprzednim odcinku, a teraz będziemy kontynuować w ciągu dwóch misji. We have to send you back out there. We have word that the Vietcong are mounting a counter-attack. We cannot lose the village again so soon. You will be dropped into a clearing the north of the village. We are sending you more than enough men to hold this position. Let's keep them back and show them what we can do. No właśnie, pokażmy na co nas stać, dzielnych amerykańskich chłopaczków. To nie brzmi pozytywnie, prawda? No i dobra, zobaczmy jak się... Okej? Czyżby kurde nawiązanie do filmu Czas Apokalipsy Francisa Forda Coppoli? No bo tam wszędzie są wybuchy. I tego typu sprawy. No pięknie się prezentuje na rozciągniętym ekranie ta gra. Aczkolwiek no z grafiką gorzej. I nie bez powodu gorzej. Co, że... O nie! O nie! Bądźcie się!
się stąd! Okej, okay, zostaliśmy uratowani. A teraz pozwólcie się na chwilę ochłonę po tym, co teraz się wydarzyło. Wygląda na to, że twój unit został odcięty. It looks like your unit has been cut off. It's getting dark and do we have to no backup to send you. It's all on you now that they will ambush you and every opportunity. Survive and get your men back to boot camp. Base camp. No właśnie, muszę przetrwać i zabrać swoich kolegów do bazy. Mam nadzieję, że się uda. Okej, okay, Delta Tango Foxtrot, nie ruszać się z miejsca. Wybuchy! Naprzód, żołnierze! No dobra, tak więc przemierzamy dżunglę pełną wietkońskich żołnierzy. No i, no sorry, że pewnie to zauważyliście też jeszcze jednego oprócz tych wszystkich graczy podróży. Zmiany do przedniego odcinka, mianowicie, że zbyt szybka jest narracja tego wszystkiego. Dobrze. No i dotarliśmy w ten sposób do obozu, a ja tymczasem dziękuję wam za, zapoznanie się z kolejną częścią... z wojennego FPS-a autorstwa Push Toffee Games. Właśnie w następnym odcinku czekają nas kolejne wyzwania, w których będziemy musieli bardzo, ale to bardzo na siebie jakby nie patrzeć uważać. Tak więc... Do zobaczenia wkrótce. Przepraszam. A tymczasem ja się żegnam. I ponownie przepraszam za to, że zbyt szybka jest narracja, no ale mówię. Na 1080p niestety Mobile Zen niezbyt wytrzymuje nagrywanie powyżej kilkunastu minut. No i taki po prostu nas spotyka odcinek. No i no, opublikowany Halloween tylko i wyłącznie z powodu powiązania tematyki, że koszmar, że horror, no to był dla wielu żołnierzy w nich uczestniczących. Oczywiście nie jest to oddane w samej grze na 100%, ale no... Oczekujmy, że chociaż klimat przecież tej wojny będzie zrealizowany, a nie dramatyczne myślenie, no. Jak to myślał Zagranik w jednym ze swoich materiałów o klątwie wojny w Wietnamie.
No cóż, w każdym razie, także tego, do zobaczenia, za niedługo, mam nadzieję.